Ewangelii, według świętego Marka. Jezus przywołał apostołów do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Te ostatnie słowa, te mówiące o służbie, wzięła za swoje hasło, hasło swojego życia i powołania, błogosławiona Hanna Chrzanowska. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tej wspaniałej kobiecie, zostańcie ze mną. Pani Hanna Chrzanowska urodziła się w Warszawie i ojcem był słynny Ignacy Chrzanowski, profesor polonistyki, wspaniały badacz, który później przeniósł się do Krakowa, ponieważ zaproponowano mu etat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mamą Hanny Chrzanowskiej była Panna z rodu Szlenkierów, z rodziny szlenkierów, rodziny ewangelickiej, w której bardzo żywe, bardzo takie głęboko wpisane w historię tej rodziny było działanie na rzecz innych, działanie charytatywne. I Hanna dorastała właśnie w takim domu, domu, który z jednej strony był domem intelektualisty, wielkiego intelektualisty, a z drugiej. Rodziny, która bardzo ceniła sobie pracę na rzecz innych i doceniała to, żeby służyć innym, doceniała służbę innym. Takim wspaniałym przykładem dla Hanny, który zresztą bardzo mocno wpłynął na jej życie, była jej ciotka szlankierówna, która całe swo, całą swoją egzystencję, można powiedzieć, poświęciła pracy pielęgniarki. Hanna po raz pierwszy podjęła działanie jako pielęgniarka w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Jako nastolatka przeszła przeszkolenie, które umożliwiło jej właśnie pracę w szpitalu polowym i pomoc tym, którzy byli ranni, zarówno żołnierzom, jak i osobom, które nie były żołnierzami, ale ucierpiały w wyniku działań wojennych. Po 1920 roku Hanna podejmuje decyzję o tym, że zdaje na Polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli próbuje pójść w stronę, można powiedzieć, kroka, miejsc, idąc za ojcem, w miejsce, miejsce ojca. Jednak po kilku, po niedługim czasie, po kilku miesiącach rzuca studia i zaczyna się kształcić w kierunku pielęgniarstwa. Stwierdza, że to jest ta droga, którą ona wybiera. Wtedy jeszcze nie jest do końca człowiekiem głęboko wierzącym i droga do wiary będzie się kształtować przez czas jej posługi, czas jej pracy, ale jednak od samego początku jej praca jako pielęgniarki, kształcenie się w tym kierunku jest, wypływa głęboko z jej postawy właśnie jako chrześcijanki. Może nie do końca jeszcze zdefiniowany jako katoliczka albo ewangeliczka, ale już chrześcijanki z całym swoim zaangażowaniem, całym dynamizmem swojej osobowości angażuje się w bycie pielęgniarką. Pochodzi z domu inteligenckiego, w związku z tym dobrze sobie zdaje sprawę, że bycie pielęgniarką to jest też świetne przygotowanie merytoryczne. I aby sprostać temu wyzwaniu, wyjeżdża i kształci się we Francji, kształci się w Belgii. Z tym doświadczeniem, z tą edukacją, którą tam zdobywa, przyjeżdża do Polski i tutaj zaczyna Oprócz pracy w, y, w szpitalu, także zaczyna kształcić innych. Prowadzi wykłady, tworzy czasopismo Pielęgniarka Polska, ale także w 1937 roku y, jest jedną z osób, które stają, są u źródła katolickiego stowarzyszenia, Polskich pielęgniarek. Do 1939 roku pracuje jako pielęgniarka. Angażuje się w wykształcenie innych kobiet, które też pragną pracować w tym kierunku, i wtedy wybucha wojna. Hanna Chrzanowska na początku wojny przeżywa kolejne straty. Ginie jej ciotka, którą naśladuje, właśnie ta ciotka Szlankierówna, która jej pokazała wzorzec pielęgniarki. Umiera jej matka. 6 listopada 1939 roku w ramach Zonder Sonderaktion Krakau zostaje aresztowany jej ojciec, który też kilka miesięcy później umiera na zapalenie płuc w Sachsenhausen. Wreszcie w Katyniu ginie jej jedyny ukochany brat. Można powiedzieć cios za ciosem. I Hanna zamiast załamać się czy upaść, czy chociażby porzucić wiarę, idzie właśnie w kierunku wiary, idzie właśnie w kierunku Boga i angażuje się w działanie. Zaczyna pomagać innym. Staje się członkiem Polskiego Komitetu Opiekuńczego. I w tym komitecie nie tylko pomaga Polakom, ale także opiekuje się chociażby żydowskimi dziećmi i ratuje je przed obozami i zagładami. Ryzykując swoje życie, ryzykując swoje zdrowie, Coraz bardziej idzie w stronę drugiego człowieka i pomocy drugiemu człowiekowi. Przetrwała wojnę. I nie tylko przetrwała, ale można powiedzieć, że to był czas jej szczególnego zaangażowania i takiej wspaniałej aktywności, bardzo dynamicznej. Tuż po wojnie udaje jej się wyjechać jeszcze na krótkie stypendium do Stanów Zjednoczonych. W, 50., w latach 50. wraca do Polski. Ale nie jest zbyt dobrze widziana przez władzę. Głównie z tego względu, że w momencie, kiedy kształci młode pielęgniarki, w momencie też w tym, w jaki sposób realizuje swoje powołanie, swoją pracę, Hanna Szanowska wyraźnie podkreśla znaczenie wiary jako fundamentu, jako tej przestrzeni, z której czerpie siłę i z której może czerpać siłę każda kobieta czy każdy mężczyzna, który pracuje w zawodzie pielęgniarza, w jakimkolwiek zawodzie medycznym. W 1956 roku um, następuje też bardzo ważna decyzja w, świecie, w życiu wiary Hanny Szanowskiej. Zostaje ona oblatką tyniecką, to znaczy świecką osobą, która związana jest przyrzeczeniami z opactwem tynieckim i stara się żyć regułą świętego Benedykta. Jest to dobra duchowość, bo to jest taka duchowość obecności, bycia przy drugim człowieku, duchowość pokoju ale też aktywnego zaangażowania wszędzie tam, gdzie dany człowiek zostaje postawiony, zostaje posłany. W 1956 roku też Hanna Chrzanowska zostaje kierowniczką Szkoły dla Pielęgniarek Zajmujących się Chorymi Psychicznie. Już rok później władze komunistyczne, które bardzo niechętnie patrzą na jej aktywność, właśnie na ten aspekt religijny jej aktywności, likwidują tą szkołę też po to, żeby zlikwidować jej stanowisko. I ją samo wysyłają na przedwczesną emeryturę. Ale Hanna Chrzanowska jest zbyt młoda i zbyt energiczna, żeby zostać już emerytką. Co robi? Idzie do kurii krakowskiej i mówi o tym, że słuchajcie, jest bardzo dużo chorych, którzy są zamknięci w domach, osób niepełnosprawnych, ale też osób starszych którymi ma się kto zająć, ale te rodziny też już nie wytrzymują tego psychicznie. Dla nich to jest potężne obciążenie. Ci ludzie potrzebują pomocy, ale państwo nic nie robi, żeby im pomóc. Czy Kościół może dać strukturę, czy Kościół może dać wsparcie takiemu działaniu wolontariusz, wolontariuszy, wolontariackiemu, które pomoże tym, tych ludzi wyciągnąć z domów, ale też przede wszystkim przyjść do nich i być z nimi. Tu bardzo dużą pomocą okazał się wtedy jeszcze ksiądz Karol Wojtyła, który dał możliwość, dał dostęp hannie do danych, dał jej też wsparcie Kościoła, takie można powiedzieć, dał jej autorytet, stanął za nią jak autorytet. I Hanna rozwinęła. Ta kobieta, która była, można powiedzieć, już emerytką, została odsunięta od życia zawodowego, rozwinęła wspaniałą działalność, zgromadziła wokół siebie ludzi, którzy zaczęli pracować w domach. Z tymi chorymi, którzy byli w domach, którzy często, których często zabijały nie tyle ich choroby, co właśnie kwestie psychiczne. Zaczęła organizować dla nich rekolekcje, zaczęła te osoby, dla tych ludzi zaczęto odprawiać msze w ich domach. Ona wprowadziła tą praktykę, była jedną z tych osób, które to wspierały. I cały czas też była przy pielęgniarkach, była dla tych kobiet, które chciały, były wolontariuszkami w jej ruchu, takim silnym wsparciem. Specjalnie dla nich napisała. Rachunek sumienia pielęgniarki. Czytamy w nim m.in. Pielęgnując chorego, niosąc mu ulgę, umożliwiamy ludzkie życie całemu człowiekowi. Zmniejszając udrękę cielesną, wyzwalamy myśl, wyzwalamy ducha spętanego cielesnymi więzami. Pielęgniarka syta, wyspana, wypoczęta, dużo więcej zdziała niż słaniająca się, bohater-męczennica. I wreszcie bardzo dramatyczne, ostatnie pytanie: Czy nie czekano na mnie na próżno? Hanna Chrzanowska umiera w latach 80. umiera na raka dość długo, ale otoczona opieką i miłością tych, które prowadziła przez tak wiele lat, umiera w opinii świętości. W 1995 roku rusza jej proces beatyfikacyjny, a dwa lata temu, w 2018 roku, Hanna Chrzanowska została wyniesiona na ołtarze. Służyła Bogu w człowieku, służyła Chrystusowi w cierpiącym i czyniła to świetnie.